Witajcie. Dzisiaj zajmujemy się tematem zasugerowanym przez widza. Mówię o tym, bo cieszy mnie, że w komentarzach proponujecie zagadnienia, które chcecie zobaczyć w kolejnych filmach. Dla mnie to znak, że lubicie poszerzać swoją wiedzę nie tylko praktyczną, a kanał idzie w dobrym kierunku. Dzisiaj odcinek o certyfikacie L oraz XL. Zapraszam na C+E. Jedziemy z tematem. Zacznę od odesłania Was do trzech już opublikowanych filmów, które pomogą zrozumieć kontekst dzisiejszego tematu tym widzom, którzy je ominęli. To kolejno odcinki o rozmieszczeniu i zabezpieczeniu ładunku oraz odcinek o BDE, w którym wspomniałem o certyfikacie XL. Linki w opisie. Generalnie certyfikaty L oraz XL wiążą się z wytrzymałością zabudowy. Nawet intuicyjnie możemy stwierdzić, że ściana metalowego kontenera jest mocniejsza od desek przykrytych plandeką. To proste, ale certyfikacja wskazuje bardziej szczegółowe różnice, na przykład w wytrzymałości pomiędzy jedną firanką a drugą, które już tak oczywiste być nie muszą. Jak z większością aspektów pracy kierowcy zawodowego bywa, również ten element jest precyzyjnie regulowany przez normy europejskie. Określają one wymogi związane z wytrzymałością jednostek transportowych, czyli pojazdów oraz ich nadwozi wymiennych. Normą, z której wynika większość dzisiaj opisywanych spraw, jest VDI 2700. Reguluje ona mocowanie ładunków w transporcie drogowym. Mowa w niej o sile bezwładności oddziałującej na ładunek, która jest związana z jego masą i wynika z dynamiki pojazdu, czyli ruszania, skręcania czy hamowania. Aby bezpiecznie przewozić ładunek, należy zrównoważyć te siły poprzez zwiększenie tarcia i skorzystanie z dodatkowych środków zabezpieczających, które go unieruchomią. Z kolei normami najczęściej wymienianymi w kontekście certyfikatu wytrzymałości są EN 12642, EN 12640 oraz EN 283. Ta pierwsza dotyczy certyfikatów L i XL. Certyfikat L oznacza, że pojazd, który go posiada, spełnia minimalne wymogi normy EN 12642, czyli konstrukcja skrzyni może przejąć część sił związanych z bezwładnością ładunku. Podkreślam, część sił. Co oznacza, że w przypadku załadunku kształtowego i tak będzie trzeba użyć dodatkowych środków zabezpieczenia zależnych od masy przewożonego towaru. Trzeba dodać, że w ramach certyfikatu L wymagania wobec wytrzymałości ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych różnią się od siebie. Dla ściany przedniej to 40% ładowności, a maksymalnie 5 ton. Dla ściany tylnej 25% ładowności, maks 3,1 tony. Chodzi o to, że te ściany są zdolne do przenoszenia siły odpowiadającej procentowi z maksymalnego ciężaru ładunku, który jest rozłożony równomiernie na całej powierzchni ściany. Oczywiście to nie wszystko, bo tutaj w grę wchodzi jeszcze współczynnik tarcia ładunku i tak dalej. Ale myślę, że już rozumiecie, o co chodzi. Zainteresowanych szczegółami odsyłam do źródeł, które macie w opisie. Pewnie zauważyliście, że pominąłem ściany boczne. Tutaj pojawia się kolejna komplikacja, bo ich wytrzymałość różni się dla poszczególnych rodzajów zabudowy. Na warsztat weźmy pojazd skrzyniowy, burtówkę z plandeką i firankę. Pojazd skrzyniowy w certyfikacie L ma mocną ścianę boczną, która przynosi 30% ładowności. W burtówce możliwość blokowania ładunku obok naczepy jest tylko u podstawy, tam gdzie jest burta. A w firance o takim standardzie wytrzymałości ściany nie przenoszą sił oddziałujących na ładunek. Wymagane jest pełne zabezpieczenie towaru. Teraz certyfikat XL. Tutaj skrzynie są na tyle wytrzymałe, że w pewnych warunkach pozwalają na przewóz ładunku bez konieczności stosowania dodatkowych środków zabezpieczających. Tym warunkiem jest całościowe załadowanie kształtowe skrzyni, które wykorzystuje się choćby przy transporcie artykułów gospodarstwa domowego. Mówiłem o tym w odcinku poświęconym zabudowie BDE. Kształtowa forma załadunku to taka, która wypełnia ładunkiem całą naczepę, a pomiędzy ścianami bocznymi a ładunkiem oraz poszczególnymi jednostkami ładunku nie ma więcej niż 5 cm. Mówi się o regule grubości dłoni. Certyfikat XL wymaga, by ściana przednia wytrzymywała 50% ładowności, ściana tylna 30%, a ściany boczne 40%. I to są wartości dla wszystkich rodzajów zabudów, czyli musi je spełniać zarówno kontener, jak i firana. Każda ze ścian ma spełniać te warunki na całej długości i do 75% wysokości. Pamiętajcie, że na ten temat można znaleźć opasłe opracowania, więc siłą rzeczy ja przedstawiłem zagadnienie dość skrótowo. Więcej informacji o kanale znajdziecie w opisie pod filmem.
Sugerujcie też kolejne tematy w komentarzach. A ja dziękuję za dzisiaj, życzę szerokości z C+E. Do zobaczenia.